Witajcie z tej strony, Marcin Kempisty, podcast Złodzieje Rowerów, portal filma i zapraszam Was do omówienia już ostatniego odcinka serialu Watchmen, który od 16 grudnia możecie oglądać na HBO Go i na HBO. Dzisiaj nie będę sam, dzisiaj będą z Wami również Martin Reszkie. Dzień dobry, dobry wieczór. I Szymon Pietrzak. Cześć wszystkim, miło mi. Dobra, ja już jak nagadałem się przez ostatnie 8 odcinków, przegadałem, nie wiem, z 6-7 godzin, także mam nadzieję, że naciągnę Was na zwierzenia dotyczące tego, jak Wam się podobał ten serial. Oczywiście też będę się włączać do dyskusji, ale, ale mam nadzieję, że też wniesiecie swoje 3 grosze i być może inną optykę na to, co zaprezentował nam w swoim serialu Damon Lindelof. Martynie, może zaczniemy od ciebie. Powiedz mi, z jakim nastawieniem w ogóle podchodziłeś do serialu Watchmen, i z jakim nastawieniem już podchodziłeś do tego ostatniego odcinka? Czy coś się zmieniło w międzyczasie? Bardzo dużo się zmieniło, i to nie tylko w podejściu, ale także w tym, jak patrzyłem na cały serial. No bo, tak jak zresztą rozmawialiśmy prywatnie, ja o serialu usłyszałem pierwszy raz dopiero kiedy nagrałeś pierwszy podcast. Ogólnie nie byłem fanem Watchmenów Alana Mura, jakoś nigdy nie, nie, nie dotknąłem komiksu. Film Zacka Snydera widziałem, ale też jakoś nie, nie pałam do niego jakąś ogromną miłością. Tak więc jedyną osobą, która mi zachęciła do serialu, to właśnie ty, twoje podcasty. I o ile na początku, tak jak mówiłeś, że wielu, wiele osób odrzuciło ten serial, z całego początku, też go trochę odrzucałem. Potem e, wraz ze zmienianiem się narracji i sposobu opowiadania i także rzeczy, o których opowiadał Lindelof, to podobało mi się coraz bardziej. Z tym, że jednak e, w przeciwieństwie do ciebie nie czułem takiego ogromnego hajpu na ten finał. Dobra, zaraz przejdziemy do finału. A Szymonie, jak to u ciebie wyglądało? No, ja wiesz, podchodziłem do tego z przygotowaniem, bo odkąd zobaczyłeś pierwsze sześć odcinków, pisałeś, że potrzeba oczywiście znajomości komiksów. Wciągnąłem się w komiksy. Oczywiście nie zdążyłem przeczytać wszystkich w momencie, kiedy zaczynałem oglądać serial. Mniej więcej w jednym czasie sobie czytałem komiksy i oglądałem jeden i drugi odcinek, poprzedzając się oczywiście filmem Zaka Snydera. I poprzedzając się przeczytaniem fabuły z komiksów na, na Wikipedii, to mi bardzo dużo dało. A później no, wciągnęła mnie w ogóle ta intelektualna rozgrywka, która swoje ujście takie, takie, takie naprawdę epickie miała w tym finale, bo wreszcie stanęły naprzeciwko siebie te dwie strony, które przez cały sezon nie były tak wyklarowane jak w, w tym ostatnim momencie dzisiaj. Dobra, to y, na początku zacznijmy od y, krótkiej odpowiedzi tak lub nie, Martin, podobał ci się finał? Y, stoję w rozkroku, jakbym miał oceniać dobrym 6 na 10. Dobra, a ty Szymonie Bardzo mi się podobał. Dobra. Y, znaczy. Y, y, no, no dobra, bo miał być krótko. Y, tak, nie, y, mi się nie podobał, także przynajmniej już wiemy po, mimo, że ba, uwielbiam cały serial, to nie podobał mi się ostatni odcinek, więc przynajmniej wiemy. Po której stronie barykady stoimy? Dobra, to Martynie, dlaczego w rozkroku stoisz? Tak, na razie ogólnie zaraz będziemy omawiać poszczególne postaci i rozwiązania fabularne. E, wydaje mi się, że jeśli chodzi o wady, to będziemy mieli bardzo podobną percepcję. E, w związku z tym, że, że serial miał 9 odcinków i przez pierwsze 7 Lindelof mieszał sobie w garnku, mieszał, 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 to w ostatnich dwóch, z czego pierwszy e, e, zużył całkowicie na historii Angeli, to w finałowym odcinku musiał rozwinąć tak wiele y, rzeczy, znaczy zakończyć tak wiele rozwiniętych rzeczy i odpowiedzieć na tak wiele pytań, że czułem się jak, taka, jak taki trochę sprinter biegnący już na ostatniej prostej, już męczący się, duszący z odciętą głową, tak po prostu, żeby dokończyć. I to był mój największy problem jeśli chodzi o finał. A y, jeśli chodzi o dobre rzeczy, to raczej udowodnienie, że y, Lidlow udowodnił, że potrafi zrobić coś coś bardziej dynamicznego niż na początku. Coś, co bardziej uderzało w ideę współczesnych filmów komiksowych czy seriali komiksowych. Dobre. Tak jest, moje zdanie. Dobra, dobra, Szymania, jak tam u ciebie? No, rzeczywiście ten ostatni odcinek jest całkowicie inny niż poprzednie, i tutaj rzeczywiście to tempo całkowicie się zmieniło i to jest fajna. To jest taka mm, też popisówka ze strony Lindelofa moim zdaniem, żeby pokazać, że wszystkie te mm, no powiedzmy, 6 odcinków, które podbudowywały ten, ten wielki finał, 6-7 może nawet. Um, no, że da się zrobić coś bardzo wyciszonego na te tematy superbohaterskie i może rzeczywiście ten moment, moment przełamania, wiecie, kiedy zaczęły rzeczy się po prostu wyjaśniać, on przyszedł chyba w szóstym odcinku, prawda, czy w piątym, on może przyszedł tak troszeczkę za późno i później troszeczkę znowu zwolniło po, tym, po, po, po tych najważniejszych e, plot twistach, A przy czym... Ja to szanuję, bo od początku, w pierwsze 20 minut tego ostatniego odcinka wyjaśnia się naprawdę prawie wszystko. Nie ma tam jakichś wielkich zaskoczeń, ale moim zdaniem jest jakiś pewien ciąg logiczny i to jest bardzo satysfakcjonujące na to patrzeć. No i oczywiście mamy tutaj więcej trzasków, wybuchów, świecących się ludzi no moim zdaniem całkiem fajnie to też wyszło okej, okay, ja, ja niestety będę bardziej po stronie Martina, znaczy niestety bo oczywiście uwielbiam seriale Damona Lindelofa i też do, do końca ósmego odcinka uważałem, że tworzy coś niesamowitego nadal uważam, że Watchmeni są niesamowitym serialem ale rzeczywiście to wszystko za szybko się rozwiązało jednak tworzenie tylu metafor, tylu odniesień E, korzystanie z tylu niedopowiedzeń, i nagle w ostatnim odcinku staje bohaterka, i przez 3 minuty referuje, jaki ma plan na, na zniszczenie doktora Manhattana. Dla mnie jest to czymś absolutnie okropnym i skojarzyło mi się z e, filmem na noże e, Knives Out, gdzie Daniel Craig, Daniel Craig w pewnym momencie też. E, Stanął i tym widzom, którzy nie nadążali za fabułą, nagle w kilka minut streścił wszystko, co się wydarzyło, żeby przejść do tego e, finału i ostatniego akordu. Dlatego to przyspieszenie zupełnie, zupełnie nie. Plus jeszcze dodatkowo kilka e, wyborów, jeżeli chodzi o, 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 o to, jak e, bohaterowie się zachowywali. Mam wrażenie, że gdzieś to w pewnym momencie straciło logikę, zwłaszcza w przypadku Adriana i Doktora Manhattana. Ale to zaraz będziemy sobie omawiać, bo, bo przyjęliśmy taki plan, że, że będziemy powoli, oczywiście nadal w nawiązaniu do, do całego serialu, ale będziemy sobie powoli omawiać cztery najważniejsze postacie dla tego serialu. Zaczniemy od Lady True, oczywiście. Później przejdziemy przez doktora Manhattana, Angelę Abar i skończymy na um, Adrianie Wajcie. Więc zacznijmy może od Lady True. Czy dla was, yy, może Szymon teraz, czy dla was było to zaskoczeniem, że to ona okazała się tym yy, najpotężniejszym antagonistą dla doktora Manhattana? Mm, moim zdaniem to jest w ogóle bardzo fajne, bo już od paru odcinków zastanawialiśmy się, kto jest ojcem Lady True. Um... I, jakby, ko koniec końców, wydaje mi się, że to było bardzo, fajnie, e, bardzo fajne rozwiązanie i satysfakcjonujące, bo, no, jakby, e, patrząc na e, logikę, czyli e, na to, jak jej matka się zachowała i będąc w jakim e, towarzystwie, no to, to jest bardzo takie ludzkie. I w ogóle mi się wydaje, że jeśli chodzi o tempo tego m, odcinka, to też bardzo ludzkie jest, e, też. To takie szybkie niepowodzenie tego wielkiego planu i to takie szybkie przedstawienie go, i jeszcze ten taki krótki moment, kiedy e, znikają e, wszyscy zebrani wokół Editriu i kiedy ona ma taką konsternację na twarzy na zasadzie myślisz, że ja potrzebuję widowni do tego wszystkiego no widać, że chciała i potrzebowała i rzeczy nie poszły po jej myśli i wydaje mi się, że to też y, taką beznadzieję tej y, superbohasterskości i drogi do, tej, do, zostania, y, do zostania obdarzonym y, boską mocą y, no, y, no moim zdaniem to, że to tak szybko się skończyło, jest dość naturalne i takie m, życiowe. No dobra, ale nie wydaje Wam się trochę cringe'owa ta scena z zapłodnieniem, bo. Mam wrażenie, że, że to był trochę taki zabieg Deus Ex Machina, że jak najbardziej zaskoczyć, widownię, zrobić coś tak totalnie nieprzewidywalnego i absurdalnego i w ten sposób osiągnąć zamierzony efekt. Czy to tak trochę nie kłóciło się generalnie z całą logiką, którą, której Lindelof starał się trzymać wcześniej? Jeśli o mnie chodzi, tak właśnie teraz, kiedy przypomniałeś Marcin tę scenę, ja miałem jedną myśl przyrodzącą mi przez głowę. Po co jej to? Tak naprawdę e, ta sprzątaczka, ta BN, ona nie miała żadnego żadnego zysku w takim działaniu. Po co to było? Raczej nie przewidziała tego, że, e, że za 34 lata jej córka wykorzysta to. Bo hmm. tak naprawdę, tak jak wspomniałeś Marcin, w, ja w tym nie widzę żadnej logiki, bo to też nawet nie było jakiejś, jakaś gold diggerowa historia o próbie wzbogacenia się, po prostu usunęła się w cieniu. No nie, ale wydaje mi się, że to też zaharza troszeczkę o takie tematy pozostawienia czegoś po sobie, no bo Lady Trio mówi, że jej matka urodziła ją i odsunęła się, w sensie, no, zapłodniła się i odsunęła się w cień. Ona niczego nie chciała, tylko, no, była uchodźczynią w ogóle z Wietnamu. To też myślę, że jest ważne. I myślę, że to był taki jej plan na Taki ostateczny, troszeczkę z, z beznadziei, już przeprowadzony na, na, na jakieś odciśnięcie się na tym świecie. Mm, znaczy, wiecie, jakby no, powiedzmy, że gdzieś, gdzieś tam byłbym w stanie dostrzec ten środkowy palec wymierzony w stronę kolonialistów, ale, ale też chodziło mi po prostu o logikę serialową, że, że mam wrażenie, że. Mówię, tak jak mówiłem we wcześniejszych podcastach, gdzie i, i na przykład to, że ojcem mógłby być doktor Manhattan, a zwłaszcza komediant, to gdzieś się bardzo trzymało komiksu i gdzieś logiki logiki tego całego uniwersum, nazwijmy to tak. A, a tutaj co zrobił Lindelof? Wziął bohaterkę, o której wcześniej nic, niczego nie było wiadomo i kazał jej zrobić rzecz no tak totalnie oderwaną od rzeczywistości, jeszcze to złamanie szyfru, co oczywiście świadczy o pysze, którą kierował się Adrian White, że takie głupie hasło sobie ustawił na komputerze. No ale mimo wszystko gdzieś, gdzieś to traktuje jako totalny odpał i Scenę, która nijak się ma do, do całości. No, bo masz rację, że jeśli, jeśli ojcem Lady True byłby Manhattan czy y, komediant, to byłoby w tym coś takiego y, watchmanowego na zasadzie tych konsekwencji, które się ciągną, że gdzieś tam, przed laty, y, ta koloniz kolonializacja, ta wojna y, w Wietnamie, która teraz odnosi swoje konsekwencje, bo to jest dziecko tej wojny i tak dalej. No, rzeczywiście, tutaj może. No, może to zostało przełamane, gdzie było wcześniej budowane troszeczkę też mam takie wrażenie także, także zgodziłbym się. A, a powiedz Martinie, a, a sam plan, jak, jak się zapatrujesz na sam plan przygotowany na, przez Lady True Czy ona ciebie przekona do tego, że jest najmądrzejszą kobietą na świecie? E, w żadnym wypadku, znaczy, wręcz przeciwnie. Już w, w 1962 roku, w trzecim Bondzie, Goldfinger dobrze wiedział, że nie ma po co zdradzać swojego planu przed jego zakończeniem. A tutaj mamy prostą kliszę z każdego innego, seria, innego serialu, każdego innego filmu, w którym nagle ktoś w momencie triumfu umiera. Więc no, naprawdę, na szybko i, i strasznie jakby... Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć o Lindelofi, ale ten wątek zamknięty został takim leniwym pisarstwem, że naprawdę smutno mi było tej postaci, która e, gdzieś, się gdzieś się pojawiała, nigdy nie była na świeczniku i miała potencjał do wykorzystania. Tu się okazuje, że nie dość zabili e, całe, całą jej e, historię na początku. E, potem jeszcze e, żebraczą wizytą u Ozymandiasza, to jeszcze teraz e, takie zakończenie. Nie, naprawdę. Dobra, to dopytam ciebie, czy patrzysz na tę postać jak na tragiczną, znaczy idealistkę, która zaplątała się gdzieś w te, w te swoje potrzeby, w te, w te potrzeby wyzwolenia świata od głodu i wojen, czy, czy myślisz, że ona tak naprawdę była takim samym zamordystą jak inni, tylko ubierała to w ładne słówka? Wydaje mi się, że jest coś pomiędzy. Tak samo jak sam Ozymandiasz, wydaje mi się, że stał pomiędzy tą zabawą, między e, chęcią zbudowania utopii, ale jednocześnie udowodnienia, że to on to potrafi wprowadzić. Tak samo Lejlitru zawiedzona Manhattanem stwierdziła, że on nie potrzebuje swoich mocy, skoro nie potrafi ich dobrze wykorzystać. Ja je dobrze wykorzystam. No, jeśli mogę się wtrącić. No, jasne. Moim zdaniem to Tutaj się uruchomiły różne Daddy Issues, e, i to było bardzo mocno pokazane, że w tym wszystkim chodziło po prostu o pokazanie ojcu tego wielkiego zegara, e, o pokazanie ojcu, że może unicestwić Manhattana, i pokazanie ojcu, że może dojść do e, wszystkiego od zera. Czyli rozumiem, że te kwestie, te kwestie idealistyczne typu właśnie, że zakończenie wojen w ogóle odrzucasz, jeżeli chodzi o jej psychologię. Znaczy nie, że odrzucam, ale wydaje mi się, że ona, ona przeszła na ten świat wiedząc, jak wielki jest jej ojciec i troszeczkę chciała go po prostu przerosnąć i, i to, to była jej główna motywacja. Mi się wydaje, że jej główną motywacją było udowodnienie ojcu, że jestem ciebie warta, szczególnie po tym odrzuceniu. Tak. To, to się wiąże właśnie z tym, co powiedziałeś, no, więc... No dobra, dobra. To w takim te, ideali, ideal, te idealistyczne rzeczy po prostu mogły przyjść, wiesz, po drodze, yy, ale nie wierzę, że wiesz. Wierzyła ona w nie tak całkowicie na 150%. To było raczej coś na zasadzie po prostu planu, yy, w, sensie, yy, w sensie środku yy, do celu, w sensie, że zakończę wojny i pokażę ojcu, że właśnie jestem jego warta. Ja, ja oczywiście też gdzieś na zakończenie tego wątku trochę patrzę przez pryzmat religijny. No bo Lindelof cały czas chyba dwukrotnie czy trzykrotnie Biblia jest zacytowana w tym odcinku. Więc, hmm. więc na, pewno, na pewno gdzieś widać taki bunt córki wobec ojca i, i próbę udowodnienia mu, że jeżeli ty Boże nie, nie stworzyłeś raju na ziemi, to ja ci pokażę, że ten raj da się stworzyć. Więc na pewno jakoś w ten sposób można się na to zapatrywać, ale, ale chyba rzeczywiście też bym się skłaniał ku temu, że nawet jeżeli odrzucimy te metafizyczne naleciałości, to, to chyba należy tę postać raczej sprowadzić do tych kwestii związanych z, oj z brakiem ojcostwa i, i bardziej tych emocjonalnych, zrealizowania emocjonalnych potrzeb, a aniżeli tych idealistycznych zamiarów, które ona, o których jest, ona mówiła. To jest też bardzo dosadnie pokazane w, w tej ostatnim momencie, w tym ostatnim momencie triumfu, kiedy tam w tle, na drugim planie jest Jezus ukrzyżowany. Tak, tak, tak. Zresztą tam też jest cytat z psalmu 59 albo 61, ale już nie pamiętam go, więc to jest początek samego psalmu, więc tam właśnie wokół krzyża też jest ten. Ten też cytuje tę Biblię, więc, więc masz rację, że, że gdzieś to. Yy, mhm. yy, Marcin, nie mogę wspomnieć. Ozymandiasz nie, nie cytuje Biblii. Ozymandiasz cytuje stelle yy, Izraela. Do, yy, no, widzisz. Yy, starożytna Stella stela egipska, która jest jedynym wspomnieniem o Izraelu w egipskich hieroglifach. Okej, okay, super, to bardzo dziękuję za Bo, sprostowanie. Pewnie, pewnie masz na myśli ten fragment dotyczący Izraela. Izrael jest zrujnowany, nie ma jego nasienia, prawda? Tak, 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 tak. Tak, tak to... to właśnie o to chodzi. Dobrze, super, to bardzo Bo dziękuję. To jest, stela, która, to jest stela, która opowiadała o y, zwycięstwach Faraona i wymieniała wszystkie podbite przez niego... Y, ziemię y, królestwa i podporządkowanych władców. Dobra, no to super. To bardzo dziękuję. Rzeczywiście pospieszyłem się z tym, ale na pewno tam nad krzyżem w tle to już jest cytat psalmu, więc przynajmniej <gry> tego jestem pewien. Dobra, to słuchajcie, jeszcze będziemy wracać do Lady True, ale przejdźmy do doktora Manhattana i zadam być może obrazoburcze pytanie, ale czy uważacie, że doktor Manhattan przeżył? Ja mam nadzieję, że, że nie. Nie, na pewno nie przeżył. To jest, wydaje mi się, wpisuje się w to, czym ten serial jest czyli pewna zmiana też pokoleniowa, i tutaj w ogóle ten komentarz co do wieku Wajda tam rzucany wcześniej, i, i, i też symbol jajka jako takiego Nowego życia. Wydaje mi się, że to jest po prostu pewne przejście dalej i otworzenie furtki na, no, na, na kontynuowanie tych historii w tym uniwersum. Więc wydaje mi się, że Manhattan już nie żyje i wydaje mi się, no wiadomo, zakończenie jest otwarte, ale wydaje mi się, że jeśli Manhattan przeżył w jakiejś formie, to tylko i wyłącznie jako moc, którą przejęła Angela. Pytam dlatego, że sama końcówka komiksu wygląda w podobny sposób, gdzie Ozymandiasz też próbuje zabić doktora Manhattana i tam jest ten sławny cytat, że ty jesteś zwykłym człowiekiem, już też nie, nie, nie zacytuję go dosłownie, ale Wydźwięk jest taki, że on jest po prostu człowiekiem, więc nie jest w stanie go zabić i... Ten powrót z dematerializacji jest pierwszym trikiem, którego nauczył się doktor Manhattan po tym, jak tym doktorem Manhattanem się stał. Dlatego, dlatego, tak pytam trochę wsadzając w mrowisko. No ale jeżeli uważacie, że umarł, to w takim razie to dlaczego umarł? Jeśli mogę jeszcze coś no. dodać, ja, ja bym powiedział, że mam nadzieję, że nie żyje, bo jeżeli pojawi się drugi sezon, i w przedostatnim odcinku pojawi się jednak żywy doktor Manhattan, będzie to bardzo niskie i słabe zagranie. Dlatego mam nadzieję, że nie żyje. Ja jeszcze tylko dodam, że może i rzeczywiście nauczył się tego triku z powrotem z dematerializacji, ale tutaj jednak to nie była sama dematerializacja, tylko wyciągnięcie najpierw z niego mocy, a później dopiero dematerializacja. Tak no, mi się wydaje. no dobra, dobra. No to czy ja wiem, że raz... wyciągnięcie z niego mocy, gdyby wyciągnąć z jego moc, to on by nie był. Y po wyciągnięciu mocy z Manhattana był czarny, a dobrze wiemy, że John nie był. był biały, więc wydaje mi się, że nie była wyciągnięta z niego moc. On znaczy, po prostu no, on pozostał został w tym zerwany ciała, z tej przecież. powłoki. Tak, więc mam na myśli, że y wydaje mi się, że gdyby została najpierw obdarta z niego moc, to wtedy by się zmienił y w swoją pierwotną postać, czyli Wostermana. Nie ale wiem, to jest mam, moje takie no ja mam wrażenie, że on po prostu stracił to białe ciało y, w momencie. No to też jest możliwe oczywiście. Tak, tak więc, więc jednak, no rzeczywiście być może Szymon ma rację, że, że doszło do tego unicestwienia ostatecznego. No ale jeżeli tak, to dlaczego? Znaczy, dlaczego Manhattan na to pozwolił i mm, jak wypatrzycie na jego decyzję, jaki to według niego ma sens to poświęcenie ala Jezus? Bardzo nie, nie lubię postaci Manhattana wykreowanej w tym serialu. Głównie z tego względu, że jest on tak przesiągnięty ideą predystynacji i tego, że zmierza do jednego określonego punktu i żadne jego działanie nie może zmienić przyszłości. No, nie, nie potrafię tego zrozumieć, bo tak na dobrą sprawę, jakiekolwiek inne jego działanie niż on widział, ale no, to jest problem właśnie tego jak on myślał, tego w jakim czasie odczuwał wszystko że myślę, że po prostu nie widział innej możliwości, że nie chciał widzieć, że był tak stworzony jako doktor Manhattan, że, że było to poza jego możliwością. E, wiesz co, Szymon, zaraz no ci no oddam, ja poczekaj, oddam ci głos. Dobra, Ja tylko się odniosę do tego jego postrzegania czasu, bo mi się wydaje, że tutaj po prostu wchodzi e, teologia do gry, że jego, czas, jego postrzeganie czasu jest, to jest e, tak jak Bóg w wydaniu chrześcijańskim, to znaczy dla niego już się to wszystko wydarzyło. E, ale i... Bóg w, w, w ujęciu chrześcijańskim daje wolną wolę, więc nic się nie wydarzyło. E, nie, daje, wszystko jest wolna. To zależy od, właśnie od postrzegania, czy, czy ewangelickiego, czy katolickiego, e, 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 protestanckiego. Oczywiście jak najbardziej e, wszystko jest już ułożone, ale jeśli chodzi o o katolicki sposób patrzenia na Boga, to wolna wola sprawia, że przyszłość jest nie napisana. Tak, ale z perspektywy ludzkiej, natomiast z perspektywy boskiej, Dokładnie. to już się wydarzyło. To znaczy, bo to jest byt poza czasem. Dla niego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie istnieją jako, wiesz, fragmenty na linii czasu. Tylko on patrzy Dokładnie. całościowo. On jest poza w ogóle tą kategorią Wybory... myślenia. Wybory wolnej woli zostały już podjęte. Tak, tak tak że, tak, tak, że człowiek ma tę wolną wolę, jak najbardziej, i jakby Bóg przywołując na świat człowieka, nie, nie predestynuje go do podejmowania jakiejś rzeczy od razu, znaczy oczywiście do czynienia dobra, ale to, to wynika z zupełnie czego innego nie z wolnej woli. Natomiast, no, natomiast wiesz on dla niego to już się wszystko wydarzyło i mi się wydaje, że Manhattan ma tak samo że dla niego to już się wszystko wydarzyło tylko pytanie i teraz już Szymon tobie oddaję głos, jaki to ma sens? no moim zdaniem to jest jednak całe nawiązanie do e, tego pytania, czy ktokolwiek powinien mieć e, taką władzę w rękach i e, może, może też wiesz jakby Patrząc na to, że White cały czas podkreśla, jak bardzo uratował dwukrotnie świat, sprowadzając na świat strach i lęk um, i patrząc na to, że ten strach i lęk został przykryty taką maską i dosłownie i w, właśnie metaforycznie, e, a na końcu, na końcu e, Reeves mówi, że e, rany potrzebują powietrza i wydaje mi się, że brak w, w, we wszechświecie takiej boskiej istoty jak Manhattan daje wreszcie światu ten oddech, to powietrze, żeby móc zaleczyć wszystkie rany, traumy i, i, i ruszyć do przodu. I paradoksalnie, nawiązując do Nothing Ever Ends, to właśnie ten ostatni odcinek pokazuje, że pewne rzeczy w tym momencie tu i teraz się już kończą. Martynie, jak na to patrzysz? Wydaje mi się, że masz bardzo dużo racji z tymi konotacjami religijnymi. Tak samo jak w poprzednim podcaście mówiłeś o. Tak w zasadzie troszkę prześmiewczo mówię o doktorze Manhattanie jako Jezusie, który zszedł z tego z Europy, to znaczy z Księżyca na świat. Przyjął ludzkie ciało, tak więc teraz musiał umrzeć razem z ludzkim ciałem. I tak na dobrą sprawę. Jedyny sens, jaki w tym widzę, to nawiązanie do. Takiej boskości Manhattana, i do tego, że tak jak Szymon powiedział, że bez niego jest lepiej. Tak yy, mówiłem ci w, w rozmowach prywatnych, że kiedy jeszcze myślałem, że za tym wszystkim stoi Adrian White, yy, odnosiłem wrażenie, że on może chcieć się pozbyć Manhattana jako osoby, która, yy, jako postaci, która przeszkadza w jego utopii, bo dopóki ludzie będą myśleli, że Manhattan ich uratuje, to nieważne, jaki terror sprowadzi na nich Ozymantyasz, i tak Manhattan ich uratuje. Teraz, kiedy nie ma Manhattana, są zdani na siebie, więc e, nie, mogą, nie mogą doprowadzić do kolejnego kataklizmu. Eee, tak więc y -hmm. wydaje mi się, że śmierć Manhattana dopełnia utopię e, Wajta. E, jeszcze, jeśli się mogę wtrącić? Proszę. To. E... Postać Manhattana dopełnia to, co już wcześniej mówiłeś, Marcin, Marcin w poprzednim podcaście, że miłość kieruje w tym momencie całym życiem Manhattana. I to miłość zweryfikowała jego ostatnie chwile na Ziemi i w ogóle we wszechświecie. I drugi raz mieliśmy taki wzruszający moment. Pierwszy był w poprzednim odcinku, i, i, i dzisiaj znowu. To, że, że zostawił Angelę jako ostatnią, żeby była przy nim, jak odchodzi. No, dla mnie to było takie bardzo fajnie pokazane: tego, że da się tworzyć bardzo za, za zamieszane, skomplikowane, filozoficzne rozważania, a w tym wszystkim pozostać po prostu skupionym na ludzkich emocjach, tych najprostszych. Tak, zresztą to też. To tak, to też dowodne, jak bardzo, jak bardzo zmienił się mandatan, y, który tak na dobrą sprawę pozwolił odejść Lori, dlatego że jej nie rozumiał, a ona jego nie rozumiała: że nie rozumiał y, ludzkich emocji, ludzkiego strachu. A teraz stało mu się to bliższe właśnie dzięki tym 10 latom y, y, z Angelą. Mhm. Dobra, dobra, to wiecie co, bo ja generalnie się z wami zgadzam, ale w sprawie tej miłości zaraz dopytam też w kontekście Angeli, do której przejdziemy. Tak, jeszcze tylko. Na zakończenie tego wątku o Manhattanie tylko chciałbym się odnieść do tego, co ty, Martinie, powiedziałeś. To znaczy ja nie mówiłem, ja może się śmiałem w trakcie porównywania doktora Manhattana do Jezusa, bo to gdzieś jest takie no, popkulturowe wydanie, popkulturowy przekład Nowego Testamentu. Natomiast też no nie ma co ukrywać, że ten doktor Manhattan jako kolejny superbohater i, i też dlatego poz pozwolę sobie na taką analogię, bo też się pojawił Superman w zasadzie dosłownie i przez imię Kala. Który, który był tym ukrytym doktorem Manhattanem, ale też przez to, że w szóstym odcinku tam bodajże policjant czyta komiks, z, to był pierwszy komiks o Supermanie, że generalnie te komiksy często były tworzone przez ludzi pochodzenia żydowskiego i jest taka teoria, że generalnie dlatego, Powstawali ci superbohaterowie, bo to był, była pewna odpowiedź na traumę po Holokauście i ci superbohaterowie byli takimi współczesnymi Mesjaszami, którzy mieli ochronić ludzkość przed nieprawością. I, i też dlatego ten doktor Manhattan z tym takim poświęceniem jezusowym gdzieś znakomicie by się wpisywał w poczet tych mm, superbohaterów. Ale to przejdźmy teraz do Angeli. Ale jednak cały czas pamiętając o doktorze Manhattanie, bo no, mówicie o tej miłości, spoko, gdzieś mm, by mi to pasowało, ale jest jedna sprawa, to znaczy, no, istnieje taka sugestia, domniemania, że ta moc została przekazana Angeli. Ale pamiętamy i z opowieści doktora Manhattana i w serialu, i w komiksie, że no, jednak jemu przez długi czas towarzyszyła taka kosmiczna samotność i poczucie no, totalnej nicości. I jak to się ma jedno do drugiego? Czy, czy, czy on z miłości dał swojej kobiecie dar, przez który ona może cierpieć przez wieczność, tak naprawdę? Przymonie. Hm. Zastrzeliłem. No, w sensie, ja wiem o co ci chodzi, że, że to jest skazywanie jej na tę samotność, ale no, jednak, koniec końców, jednak koniec końców odnalazł sposób chyba na nieczucie tej samotności, czyli patrzenie na wszystkie momenty z Angelą jednocześnie. I to mu dało chyba poczucie pewnego spełnienia. Myślę, że ona, jeżeli. Właśnie, to dobra, to zacznijmy od podstawowej rzeczy, to Szymon. E, czy ty uważasz, że ona e, przejmie tę moc, że ta moc została jej pozostawiona? No i właśnie wydaje mi się, że to jest. E, jeśli Manhattan zostawił tę moc w jajku, to tylko i wyłącznie dlatego, bo po swojej śmierci nie wie już, co się wydarzy. Tak zakładam. E, I po prostu nie wiem. Jak, jak ja bym miał taką e, decyzję do podjęcia, to wolałbym to zrobić niż tego nie zrobić. Czyli dać ten wybór do przyjęcia tej mocy Angeli. Um, a czy ona to zrobi, czy nie? no, no W sumie e, widać, że chciała to zrobić. W sensie e, widać, że chciała e, tę moc przyjąć, dlatego zakładam, że Manhattan dał jej ten, ten wybór i ona ten wybór e, tak jakby podjęła tę decyzję, że przyjmuje ten moc. E, taka jest moja interpretacja zakończenia. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie y, nawiązując z Twojej interpretacji zakończenia, wydaje mi się, że ona bardzo chciała przejąć tę moc y, i spróbować y, przywrócić go do życia. Jeśli o to chodzi, a, a sam fakt, czy y, dlaczego to zrobił? Co mi się wydaje, że po prostu tego nie zrobił? I że to jest kolejny termodynamiczny cud, który Angela odczytała y, tym razem błędnie. To dlaczego? Ale to dlaczego miałby tego, tego nie zrobić? A dlaczego tak? Znaczy, no mógłby dlatego, żeby zostawić jakąś możliwość, ale yy, ja bym powiedział, że dlatego, że nie zaczęła się świecić i nie zaczęła być niebieska. Ale to taka najprostsza możliwa riposta yy, yy, na pytanie, dlaczego nie. No, no tak, nie. to może być tak, że, 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 że to jest to zakończenie jest po prostu zrobione tak, że my chcemy wierzyć, że ona tę moc, przynajmniej na przykład ja chcę wierzyć, że ona tę moc przyjęła, a jakby jawnie jest pokazane, no, że nie. Czy wiecie, no ja gdzieś opieram się na tych dwóch e, pomocach. Pierwsza to jest oczywiście scena, kiedy Manhattan stoi e, na wodzie, chodzi po wodzie e, na basenie i mówi, żeby Angeli, żeby ona zapamiętała o tym. No i z ostatniego odcinka, kiedy Will mówi swojej wnuczce, że czasami trzeba rozbić jajka, żeby powstał omlet. Super metafora, no. bycia, powstanie super bohatera, ale. Ale wiecie, no, no gdzieś, no, nie wiem w takim razie, jeżeli on by nie zostawił tej mocy, to co zrobić z tymi dwoma kwestiami? No i też, też jeszcze scena w barze, kiedy on wbija jajko do piwa i wypija to. Tak jak ona wypija później to surowe jajko. No prawda? W ogóle fajnie jest, fajnie jest zrobione, w sensie fajnie to Lindelof zrobił, że nadał. Całego uniwersum nowej symboliki. W sensie jajko nie było wcześniej obecne jako symbolika, było raczej uśmieszki, prawda? Maska, a teraz mamy jeszcze to jajko. Tak, tylko kolor żółty pozostał z tej symboliki. Prawda, prawda. No dobra, a to w takim razie bo w, też w ósmym odcinku, w trakcie tej knajpianej rozmowy Manhattan, właśnie przy okazji omawiania tej kwestii i, i, jajecznej, mówi o tym, że teoretycznie mógłby przekazać moc, ale nie zrobiłby tego osobie niegotowej na to. I Martinie, jako Ty, jako największy miłośnik postaci Angeli Eybar, <laughs> czy uważasz, że ona w przeciągu tych dziewięciu odcinków stała się gotowa na to, aby tę moc przyjąć? I dlaczego w ogóle jakoś nie wiem, próbowała ją przyjąć? I co ona może z nią zrobić? no, jeżeli zadasz mi pytanie, po co ona próbowała przyjąć tę moc, to właśnie po to, żeby wskrzesić e, Manhattana. E, czy była gotowa? Szczerze nie mam pojęcia. Z większym nastawieniem na nie. E, ale jednak jeśli chodzi o moc Manhattana jako taką, ona bardzo zmienia postać. Wydaje mi się, że e, tak samo nie wiem, dlaczego każdy, tak samo jak zapomniany już, nie, niekochany przez nikogo Senator Kin, tak bardzo pragnął mocy Manhattana, że skończył jako y, dżem malinowy, że nikt nie, nie zdawał sobie sprawy, z jaką wiąże się to przyszłością, y, z, z całkowitą alienacją i z całkowitą zmianą y, osobowości człowieka. Więc wydaje mi się, czy to, czy ona była gotowa, czy nie, nie miało znaczenia, bo ona i tak całkowicie by się zmieniła, byłaby zupełnie inną osobą. Jeśli mogę, to tak. Po pierwsze, w ogóle to bardzo fajnie by pokazywało, jeśli ona rzeczywiście przyjęła ten most tylko i wyłącznie po to, żeby jeszcze przywrócić tego Manhattanu do życia, to znowu mamy do czynienia z tymi bardzo egoistycznymi pobudkami, zupełnie jak i u senatora Kina i u Lady True, prawda? No, no, no tak. tak, tak. Więc. Jeżeli patrzymy pod tym względem, to ona nie była gotowa. Chciała moc wykorzystać tylko i wyłącznie dla siebie. To chyba ale, na dobrą sprawę. Jedynym, też... który chciał ją wykorzystać dla świata, był Adrian White. Ale, jeśli, no ale widzisz, no jeśli, jeśli chodzi o to wykorzystanie dla świata, no to um, um, White też jest osobą, która od razu się daje nabrać na słowa Lady True, która mówi, że nikt nie wie, czego dokonały. Się tego tak ujmuje i. i, i, i. To właśnie no jest on jest ma... bardzo pysznym człowiekiem, dumnym tak. ze swoich dokonań, o których nikt nie słyszał. No i o też, on też o tej pysze wspomina przy okazji Lady True, że to jest po prostu esencja pychy chodząca. Ale jeszcze wracając, właśnie do, do przyjmowania mocy i do tego, że ludzie nie byli świadomi konsekwencji przyjmowania tej mocy, no to nikt tak naprawdę nie poznał Manhattana na tyle, żeby wiedzieć, jakie to ze sobą konsekwencje niesie, tak mi się wydaje. A w komisie nie było nic, niczego z tym związanego? Bo nie mam pojęcia, jeśli mam być szczery. Czy on no na miał jakieś przy... interakcje z ludźmi? No, znaczy, no oczywiście wchodził w relacje damsko-męskie, natomiast. A to tak, ale z szerszą publicznością, mam na myśli. E, tak, tak, tak. On w ogóle występował. W... Znaczy, oczywiście brał udział m.in. w wojnie w Wietnamie, ale też brał udział w programach telewizyjnych. Tak, w trakcie jednego programu jest zresztą oskarżany o to, że przez niego. Ludzie z jego otoczenia umierają na raka, także to dopiero w serialu on staje się takim. Znaczy, oczywiście, na koniec komiksu staje się tym odludkiem, i w serialu jest tego kontynuacja, że, że on jest raczej, mimo że Ale stawia wiecie, na mnie. Chodzi mi o to, że on nie miał za bardzo okazji ludzi przekonać do e, swojego postrzegania nielinearnie nili, ni, e, czasu. Ale już wielokrotnie że mówił, to... że oni tego nie zrozumieją, więc chyba dlatego nawet się nie starał. No, no właśnie, to tak, dlatego senator Kin czy czyli Chile... nie, wiecie, po prostu to jest tak, że gdzieś ten komiksowy Manhattan, według mnie był spójny od początku do końca, natomiast samo zakończenie serialu e, tworzy dla mnie pewien dysonans i pewne przełamanie tej postaci, i taką właśnie miłością, wielką miłością, nie, nie jestem w stanie mimo wszystko zargumentować tej decyzji o ewentualnym przekazaniu mocy swojej ukochanej, zwłaszcza kiedy on wiedział z jakimi reperkusjami to się wiąże. Dlatego wiecie, tak ciągle dopytuję i drążę o to, że może Wy mi otworzycie oczy, bo, bo rzeczywiście gdzieś. Trochę tego nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego Lindelof, z wyjątkiem kwestii symbolicznej, że mężczyzna oddaje kobiecie moc i że to jest pewne nowum i otwarcie w tym świecie, w świecie Watchmenów, no to, to mimo wszystko ten osobisty wątek gdzieś mi umyka. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze na ten temat, czy przechodzimy już do Adriana? Ja bym chciał właśnie, e, chciałbym właśnie was zapytać, czy myślicie, że jest możliwe, żeby. Manhattan, od, Manhattan oddał tylko część swoich mocy. No, ale że nie, nie całość? O... Mhm. Nie, nie, nie zmieniłoby to postaci całkowicie, lecz tylko niektórej aspekty. Ja że nie musiałaby wydaje, świecić że... na niebiesko, żeby być lepsza od reszty? Mi się wydaje, że może, może po prostu, bo on do końca nie wie, czy, bo, czy mógłby przekazać tę moc, więc wydaje mi się, że e, przekazanie tego. To byłoby tylko tego, tak jak mówisz, części tylko mocy, yy, ale też yy, pojawiłaby się, nie umiem znaleźć lepszego słowa, pewna mutacja tej mocy. Wiecie o co chodzi? I których konsekwencji byśmy nie znali, że może nabrałaby jakichś nowych umiejętności. Ja myślę, no, tak, że raczej by straciła kilka umiejętności, aniżeli nabrała nowych, no bo tak, tak, Manhattan tak, potrafi już wszystko, koszt, nie można więcej. Powiedzmy straciła 99% mocy kurczę, 99% ze, ze wszystkiego to jednak e, nie jest, z, z, z nieskończoności <noise> to rzeczywiście nie. Ale chodzi mi o to, że koniec końców zostałoby jej 10 mocy, z czego no tak, ale masz rację, że Manhattan jednak potrafi wszystko. Na pewno A, mogłaby no... chodzić po wodzie. Tyle by jej może dał. Może dałby też jej, żeby nie musiała chodzić na niebiesko i jednocześnie zmieniać kształty. No, rzeczywiście to nie ma sensu, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, Manhattan um potrafi wszystko, a no, no to ona może stałaby się czymś, e, takim e, wersją Light Manhattana. <grytanie> Dobra, to, ten, to słuchajcie, przejdźmy do ostatniej postaci, którą chcieliśmy omówić, to znaczy do Ozymandiasza, Adriana Wajta, Jeremiego Ironsa. Hmm, Powiedzcie mi, czy przekonuje was ta przemiana yy, na, na sam koniec, to znaczy, czy przekonuje was fakt, że jednak Ozymandiasz w ostatecznym rozrachunku stanął po stronie doktora Manhattana i walczył z córką? To może ja zacznę, bo mi się właśnie to ten, ten wątek w ogóle najbardziej podobał. Hmm, bo cały sezon mamy takie. Płynne przechodzenie, właśnie między stronami, że nie wiemy, czy Lady True jest z Reeves'em, czy Reeves jest z siódmą kawalerią i tak dalej. Um, I tutaj, tutaj wreszcie wszystko nie dość, że się rozjaśnia. To mamy jedno takie wielkie starcie, z którego wyłączony jest w ogóle Manhattan, czyli to jest White kontra Lady True. Um, i jak przez cały sezon to jest pewna intelektualna właśnie krajek, jak powiedziałem na początku podcastu, to tutaj wreszcie ta rozgryweczka jest e, bardzo mi to przypominało e, mniej więcej zakończenie e, notatnika śmierci. Że to jest taka ostateczna rozgrywka, w której wreszcie jeden jest przegrany, jeden jest wygrany. A, no ja, 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 ja się cieszę, że to się tak zakończyło. Martin? Z mojej strony, no. Ja nie widziałem, żeby Adrian był przekonany do, do planu Lady Triu. I tak naprawdę on ją tylko i wyłącznie wykorzystał, żeby się, żeby wrócić na ziemię. Więc wydaje mi się, że on nigdy nie był po jej stronie. Więc dziwnego, uh -huh. że ją zatrzymał, widząc, że yy, trafił nie dość na godnego siebie rywala, też jeszcze na, większego, na kogoś to zapowiada się na większego tyrana, niż on był sam. Tak, tak, to też w sensie, ja bym tam nawet może te obawy przed tyranią yy, jakoś odłożył na bok, bo White... Yy... No dobra, może rzeczywiście też tym się przejmował, bo, bo jednak patrząc na jego profil psychologiczny, to rzeczywiście gdzieś tam obawiał się tej, tego końca świata. Ale przede wszystkim, może też bał się zastąpienia na pozycji najmądrzejszego człowieka na świecie. No, no to na pewno, bo, bo on sam tam powiedział o sobie, że jest narcyzem. Ale, znaczy tak, ja gdzieś rozumiem tę jego decyzję o tym, żeby walczyć z Lady True, dlatego, że przez wszystkie osiem odcinków widzowie dostają jasny sygnał, że Adrian White najpierw otrzymuje to, czego bardzo pragnął i spełnia swoje marzenia o tym, aby żyć w utopii, a później się okazuje też dla niego, że ta, ta utopia nie ma racji bytu i że nie da się zrealizować utopii, która byłaby w stanie uszczęśliwić człowieka. I, I później, kiedy pojawia się postać, która mówi nie, ja tym razem jednak zrobię taką utopię, że wszyscy będą szczęśliwi, to rozumiem, że White po tych kilkuletnich doświadczeniach na Księżycu Jowisza buntuje się, bo uważa, że no, to jest głupota i, i znowu tak naprawdę wszyscy poczują się jak w więzieniu. Niemniej jednak ten przeskok wydaje mi się zbyt szybki, nie? że wiecie, pojawia się, ten, mm -hmm. pojawia się w 5 minut white na ziemi, później 3 minuty pogadanki i nagle zmiana stron, że potrzebowałbym odcinka, może jakichś dwóch rozmów na, na jakieś przepracowanie tej zmiany, a nie, a nie na taki nagły przeskok i, i tego też... Nie rozumiem, no i niestety te obawy się sprawdziły, że po prostu w 60 minut nie jest w stanie wytłumaczyć całego zakończenia sensownie, że za, za dużo nadbudowy, a za mało czasu, żeby to później wszystko wyjaśnić, takie, takie mam wrażenie. No to nie, to ja tutaj się zgadzam, że ten jeden czy dwa odcinki by się przydały ale to bardziej właśnie w, w budowaniu postaci, aniżeli w jakby w, w grande finale, czyli tym masterplanie, który się kończy. Tam, 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 tam to tempo u mnie akurat całkiem pasowało. Przy czym jeszcze chcę nawiązać w ogóle do tego, co mówiła, co się stało w ogóle z Wajdem na samym końcu. Czyli nie wiem, czy mogę tak przeskoczyć teraz do, proszę, do tego proszę, momentu, proszę. Jak, jak, jak właśnie Um, Lori i, uh, i, i, i Mirror Guy uh, w sensie, no, lustereczko. Looking Glass. Uh, 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 tak, Mirror Glass. <laughs> uh, uh, to oboje go po prostu w tym momencie próbują uh, schwytać i, i, i schwytali. Uh, I bardzo, no nie wiem, mi się to bardzo podobało, bo to jest triumf, triumf prawa, i wiemy też, że FBI zajmie się Redfordem. No i wiemy, że to takie trochę czym się kierował na przykład z bardzo, czyli tym, żeby, od, żeby zaufać prawu. The law. Ale to jest bardzo głupie, ponieważ e, FBI ani w ogóle Stan Zjednoczony nie mają jurysdykcji na Antarktydzie. Czy na Arktyce, nie wiem gdzie to było dokładnie. No ale oni go tam wezmą w samoloty i wysią tam. <noise> ale tak czy inaczej I będzie takie... to nielegalne, on się wywozi. To mi się przypomina po prostu sprawa z Eichmannem, nie? On też tam nagle hmm. potknął się w Ameryce Południowej i wylądował w Izraelu, nie? Więc. <głos> <głos> Tylko, że y, jego nikt nie szuka, wszyscy myślą, że jest nieżywy, więc nie wiem, jak wiele osób by, by uwierzyło w jego bajkę. Aha, w ogóle, jeszcze, jeszcze wracając w ogóle do Manhattana i do y, znajdowania się w dziwnych miejscach, to jak oceniacie w ogóle ten teleport y, do Nowego Meksyku, który się wydarzył y, do, do jednego z członków y, kawalerii? Czy to był ten błąd, który Manhattan popełnił sam? Y, to A to dlaczego to, co, to miałby być błąd? Y, to co, y, jeżeli mogę, bo hmm. wydaje mi się, że wiem o co wam chodzi. E, w pewnym momencie, kiedy podczas Białej Nocy e, Angeli Dom jest atakowany, to e, Manhattan instynktownie użył swojej mocy i wysłał e, jakiegoś e, mężczyznę na Nowy Meksyk. Mm -hmm. To pewnie o to ci chodzi. Tak, tak, instynktownie użył swojej mocy, czyli bez e, rozmysłu e, po prostu wyrzucił go w miejsce, które kojarzył. Tak, ale chodzi mi o to, że, bo Marcin się pyta, dlaczego miałby to być błąd. Chodzi mi o błąd w kontekście tego, że w tym momencie siódma kawaleria się zorientowała, że Manhattan jest tutaj w Tulsie. No tak, ale w przeciwnym razie był umarła Angela, więc, więc jakby z perspektywy całości rzeczywiście to jest błąd. Ale to tak samo można powiedzieć o, o tej historii, kiedy Angela przez medium Manhattana pyta się swojego dziadka, żyjącego 10 lat wcześniej skąd wiedział, że tak. Judd Crawford należy do siódmej Kawaler do cyklopów. cyklopów. Do cyklopów, tak. I, i no, wydaje mi się, że to jest pewien paradoks tak naprawdę, że gdzieś jest to zapętlenie i że nieświadoma, instynktowna decyzja tak naprawdę wywołuje kolejne rzeczy i te, tak naprawdę, że on gdzieś tam sam sobie kopie grób dwukrotnie, a pewnie jeszcze gdzieś by się znalazł jakiś szczegół, że, że to on tak naprawdę wywołał tę lawinę wydarzeń. Więc wydaje mi się, że to mhm. gdzieś się wpisuje w ten paradoks, o, o którym była mowa w poprzednim odcinku, znaczy no jajko czy kura, więc gdzieś tak bym to widział. Tak. I w ogóle jeszcze tak a propos, zostając przy Manhattanie i przy takich w ogóle małych detalach, to bardzo mi się podobało, że wreszcie się dowiedzieliśmy, dlaczego ci kawalerzyści rozkręcali te zegarki czyli żeby stworzyć tę klatkę. Eee, czyli tak, on tak. nie potrafi wszystkiego przez baterię, nie przejdzie. <laughs> no. Widać, że stare, stare rządzi, old school rządzi, bo to oldschoolowe zegarki i te baterie sprawiły. Więc... Ale to też, to też mi się w ogóle wpisuje w taką retorykę, którą Kin uprawia, czyli kiedyś było lepiej. Biała osoba nie musiała się, nie musiała się wstydzić swojego koloru skóry, ale również kiedyś było lepiej, bo przynajmniej stare zegarki miały lepsze baterie czy tam bardziej przydatne baterie, nie? to tak jakby przenieść, że dzisiaj się już nie używa starych żarówek, czy starych odkurzaczy z dużą mocą, wiesz o co chodzi? Tak, tak, ale wiecie, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to dla mnie bardzo ciekawą rzeczą jest ten wątek teatralności, bo oczywiście maski i teatr przewija się... Przez cały serial, bo w pierwszym odcinku jest to przedstawienie, w drugim odcinku to przedstawienie, na którym jest ludność Tulsy. W drugim odcinku przedstawienie jest wydawane dla Adriana Wajta na podstawie jego scenariusza. W ósmym odcinku jest maska, którą zakłada doktor Manhattan. Kino przecież też się prze przechodzi przez ten serial cały czas, ten wątek kina, no, zwłaszcza na początku. Mm -hmm. I rzeczywiście serial też tak symbolicznie kończy się w kinie, gdzie tam Will czeka na, na, na Angelę, czeka tam z wnukami. W ogóle to kino nazywa się Dreamland. A jak oni wychodzą z kina, to podświetlone i zgaszone yy, literki układają się w napis. Podświetlone literki to jest yy, doktor M, a zgaszone literki układają się w słowo end, więc yy, gdzieś też mhm. strasznie mi się podoba to, w jaki sposób to zostało rozegrane. I, I gdzieś taka sugestia, że gdzieś to kino, bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę. Wszystko zaczyna się od tego, że młody Will ogląda film w kinie i dzięki temu jara się prawem. Dzięki temu, mm -hmm. że widzi bohatera, nie? Że, że to jest ta prawdziwa moc superbohaterstwa, ta, ta na ekranie, że ona go inspiruje do tego, żeby w to prawo uwierzyć. No i też fajnie, że tutaj widzisz, nie zauważyłem, że Doktor m Ant, czyli można można, można... Powiedzieć, że twórcy serialu już definitywnie skończyli z Manhattanem. Tak, tak. Aczkolwiek jeszcze jedna kwestia strasznie mnie zainteresowała, kiedy Lori pyta się Adriana, w jaki sposób ustala, nad którymi państwami spadnie deszczkała kałamarnic, i, I Adrian mówi, że, że algorytm to specjalnie losowo ustawia, żeby maniacy nie byli w stanie zauważyć pewnej prawidłowości. I nie wiem, czy może to jest taka totalna nadinterpretacja, ale mam wrażenie, że no zwróćcie uwagę, co się dzieje z takimi serialami jak Watchmen albo Westworld, a to się zaczęło od losów, a przecież Lindelof robił losów i widział, co się działo z fanami, gdzie tam po prostu wiecie, czy bohater poszedł w prawą, czy w lewą stronę, to już cała symbolika stała za tym według fanów. I, i że to mhm. też może być takie mrugnięcie okiem, że no słuchajcie, ale uważajcie, bo ja też się z wami tutaj bawię i mogę wam specjalnie te fałszywe tropy podrzucać. Tak, tak, ale to jest pokazane. Mm... W sensie fałszywe tropy, fałszywymi tropami, ale pokazane, że jednak Lindelof bawi się w tę symbolikę. Jest masa, jest jakby lista easter eggów i w ogóle teraz ułożono całą historię i zakończeniem. Mnie motywuje do obejrzenia tego serialu jeszcze raz jak najszybciej z, z dostrzeżeniem tych połączeń pomiędzy sytuacjami i wydarzeniami. A to na pewno, to na pewno. Ale dobra, słuchajcie, bo będziemy zmierzać powoli do końca. To powiedz mi, Martinie, czy ty w ogóle byś chciał, aby powstał ten drugi sezon? To zależy. Jeżeli Angela przejęła moce Manhattana, w żadnym wypadku nie chce drugiego sezonu. Jeżeli się okaże, że Manhattan naprawdę nie żyje i niczego po sobie nie zostawił, to oczywiście jak najbardziej. Czyli jednak hmm. największy miłośnik Angeli się objawił. Ale nie, to jest po prostu związane z tym, że ponownie, wydaje mi się, że ponownie mielibyśmy problem e, pokazany tego, jak e, ona by się zmagała ze swoją mocą, a to już widzieliśmy w komiksie. Zapewne. Tak, Martin Marazzi. Było też to w, w filmie e, Snydera, teraz jest w serialu na tyle, na ile był Manhattan, na tyle był jej podstawowy problem, że nie potrafi żyć e, ze swoimi mocami jak człowiek. Więc czwarta, e, czwarta zabawa, jednym tym samym motywem, to było już teraz za dużo. No to musiałby wejść ktoś z niesamowitą kreatywnością i wytworzeniem świata po Manhattanie, po odkryciu wielkiej mistyfikacji, jaką była kao Marnica, i stworzenie w obrębie tego właśnie nowego świata, bez zagrożenia, strachu, bez superbohaterów, tam stworzyć jakieś życie, jakąś historię. No ale nie wiem, czy, czy Lindelof by był, by, no w sensie, no Lindelof powiedzmy, no już się bawił w. w, w w leftovers, powiedzmy w budowanie świata, co by było gdyby, to może tutaj też by dał radę, ale no, no ja bym i... chciał zobaczyć drugi sezon. Znaczy no on tam na razie w wywiadach przebąkuje, że kompletnie nie ma pomysłu, co to by miało być, więc wydaje mi się, że gdyby, gdyby miało powstać drugi sezon, to, to potrwałoby pewnie przynajmniej te dwa lata, ale ja, ja nie wiem, czy bym chciał. Wydaje mi się, że to jest tak zamknięta całość... No to tak samo jak z komiksem Watchmenów, nie? że też wiele osób chciało kontynuację, w końcu ta kontynuacja jako prequel powstała, ale też już bez udziału tych najważniejszych twórców, o ile dobrze pamiętam. I, ale z, zwróćcie uwagę, że też nie jest to aż tak szanowane jak ten oryginał, to, to, to najważniejsze dzieło w tym świecie Watchmenów, i wydaje mi się, że tutaj ta historia mogłaby wyglądać podobnie. No, chyba że no kwestie finansowe. Tylko, wygrania. że, tylko że ja, ja, bym ja bym dlatego zobaczył kontynuację, bo jednak tutaj oglądaliśmy wciąż świat usłany pewnymi zagrożeniami. Wiadomo, że jest w tym taki wielki miks popkulturowy i bawienie się tymi kontekstami. Ja bym chciał zobaczyć ten świat taki troszeczkę właśnie, wiecie, taki bardziej dzisiejszy, bo tamten, tamten świat jest, w sensie ten świat wytworzony w serialu w uczmenach. jest troszeczkę o, w sensie z perspektywy nas mieszkających w 2020 roku w Polsce, no jest troszeczkę odległą wizją. Yy, czyli tego świata zinwigilowanego, zastraszonego, yy, niosącego oczywiście na barkach pewne, pewne traumy, ale ale. Yy. Nie wiem, wydaje Szamano? mi się, że drugi sezon mógłby pokazać troszeczkę więcej nadziei. Szymonia szanuję, że żyjesz w 2020. Ja wypowiadam się jeszcze z perspektywy ponad dwóch tygodni do tyłu, także spytam, spytam o liczby w lotto. Ja, jak się zastanawiacie, kto przejął moc Manhattana, to już wiecie. No tak. E, dobra, to jest, jest 1985 rok. To było, to było w ogóle bardzo fajnie pokazane, czyli ta taka, ta taka bezsilność Manhattana w postawieniu się tu i teraz, w byciu prezent. To prawda, to prawda. Nie, w ogóle, w, w, chociaż mówię, nie, nie podoba mi się zakończenie wątku doktora Manhattana. Tak uważam, że te jego opowieści, kiedy on dryfuje po czasie, to są absolutnie najwspanialsze momenty i komiksu, i serialu. No ale dobra, to teraz ostatnie do Was pytanie. Eee, już podsumowujące, takie trzy zdania z prosto z serca dla Was, od Was, dla słuchaczy. Czy ogólnie Wam się podobał ten serial i, i jak Wy do niego podchodzicie emocjonalnie, intelektualnie? To, co po prostu Wam leży na sercu w związku z Watchmenami. To, Martinie, zacznijmy od Ciebie. Jeśli chodzi o serial, ja mam dwie wielkie dziury w sercu. Pierwsza jest e, związana z tym, że ciągle nie wiemy, dlaczego e, Kawaleria używała e, motywów Roszaka. To po pierwsze. A po drugie. E, no, ciągle nie wiem, kim jest ten y, gościu y, w lateksie, który wszedł do kanału. Ja naprawdę cały czas czekałem na to, żeby, żeby no to jakoś, jest to, -y, o, jakoś -y to odkryć. -y na pewno, nie? No, pewnie tak, tak to pewnie y, będzie tam rozwinięte, ale ja czekałem na to w serialu. A co do, y, co do emocji do serialu, no. Nie chcę powiedzieć, że jest to serial jakich wiele, bo nie jest to serial jakich wiele, ale czy będzie mieć szczególne miejsce w moim sercu? No, raczej wątpię. Wydaje mi się, że jedyne z czym go powiążę, to właśnie z ośmioma godzinami podcastu Marcina, w których zauważasz takie rzeczy, w których e, mi się nawet nie chce szukać. Co jest dla mnie niezwykłą przygodą, że po pierwsze e, fajnym intelektualnym wyzwaniem był sam serial i potem jeszcze e, drugi raz oglądanie każdego odcinka po podcaście, żeby zobaczyć e, to, co mówi ktoś, kto można powiedzieć od razu jest mądrzejszy, widzi więcej i. Zna się trochę lepiej na tej zabawie? Dla mnie to było przede wszystkim niesamowita stymulacja intelektualna. Czyli, tak jak mówisz, Martin dostrzeganie tych rzeczy i słuchanie, jak inni dostrzegają tych rzeczy, nawet jeśli niektóre są fałszywe, niektóre nie, ale sięganie do źródeł, sięganie do komiksu, sięganie do Biblii, sięganie do filozofii, do otaczającej nas do, do otaczających nas różnych wyznań i interpretacji tych najprostszych biblijnych historii. No, to jest serial, który podważa w bardzo fajny sposób to jak funkcjonuje nie dość że nasz świat to cała popkultura czymkolwiek popkultura jest lub nie jest i jak funkcjonuje też nasze postrzeganie emocji czasu wydarzeń i to co Marcin kiedyś powiedział właśnie w jednym z podcastów że to jak, jak bardzo jesteśmy też jak bardzo Dobra, to może być spora parafraza, Ciebie, ale jak bardzo, jak bardzo jesteśmy niezdolni nie do wyjścia poza nasze postrzeganie e, czasu. Hmm. Nie, nie, to nie jest to parafraza, jest prawie pytaniem. To jest pytanie. Tak, tak, nie. Uważam, że dla mnie to jest niesamowite, że pojawiło się kilka, kilka serialowych historii, które podejmują ten temat, także. Myślę, że gdzieś to w przyszłości znajdzie rozwinięcie, jeżeli chodzi o mnie. Także nie, przede wszystkim tam bardzo dziękuję za miłe słowa. To nie jest tak, że oczywiście tam dostrzegałem wszystko od razu, ale, ale rzeczywiście, tak jak Szymonie, ty powiedziałeś, dla mnie watchmeni też że byli taką intelektualną przygodą, również emocjonalną. Totalnie nie spodziewałam się, że może coś się takiego wydarzyć, bo. To jest pierwszy serial, który tak na bieżąco śledziłem, jeżeli chodzi o wszystkie easter eggi, teorie fanowskie, czy tam jasnułem też swoje teorie. Raczej tak nie, nie podchodzę do seriali, raczej daję się e, trochę zwodzić i oszukiwać twórcom i daję im większe pole do e, popisu. Tutaj gdzieś próbowałem e, przewidywać to. No ale to też po prostu kwestia Daimona Lindelofa i, i tego, że absolutnie uwielbiam jego seriale i... No i nie wiem, no chyba wypada zachęcić, że jeżeli ktoś nie widział, no to żeby obejrzał inne jego seriale, no pewnie Lostów większość widziała, ale Leftovers, czyli Pozostawieni, trzysezonowy e, serial na HBO, nadal wydaje mi się, że gdzieś jest pomijany przez wiele osób, zupełnie niesłusznie, to jest bardzo szalona, bardzo religijna, ale taka spokojnie, bez dydaktyzmu i kadzideł. Tylko tylko bardzo, bardzo fajna historia, którą też warto przeżyć, i w której też finalnie chodzi o miłość. Czyli gdzieś Lindelof trochę się, się powtarza, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. W ogóle jeśli chodzi o, jeśli o seriale HBO, to mi się oczywiście bardziej podoba ten finał, ale jeśli chodzi o właśnie zakończenie pewnych wątków zbyt szybko, no to znowuż HBO podobnie jak w Euforii się tego dopuszcza w tym roku. No mi przypomina się trochę głośniejszy serial, w którym też bardzo szybko i bardzo drastycznie kończono pewne wątki. Kurczę, faktycznie, Jezus, mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski. Ale <grym> też pytanie, jak, jak, du jak duża wina jest to HBO, oni nie wydaje mi się, żeby pośpieszali y, ludzi z, e, z Gorotron, tak, tak, żeby tak, kończyli a... w sześciu odcinkach, jakby skończyli w dziesięciu też, by byli szczęśliwi, bo oglądalność pieniążki właśnie... i sprawy. Mi chodzi właśnie o to, że żeby HBO tam w bardziej, wiesz, y, twardą ręką kazała twórcom. W sensie zostawiała im bo zostawia im niesamowite pole do, 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 do własnych e, wizji, e, ale żeby twardą ręką stawiało, zaczęła stawiać teraz na. Ej, zróbcie sobie jeszcze jeden odcineczek więcej, nie? Taka A to tak? Tak nie do rzucenia. No ale myślę, że pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu, bo rzeczywiście wydaje się, że to jest taka. Tendencja często pojawiająca się w serialach HBO, że te zakończenia nie są do końca satysfakcjonujące. Może to też po prostu kwestia tego, że wiecie, no, jacyś tam wizjonerzy, jakkolwiek do nich nie podchodzimy, ale jednak trochę to są szaleńcy. Czy Sam Levinson w przypadku Euforii, czy Damon Lindelof, którzy. Którzy próbują bardzo zamaszyście snuć te swoje epickie historie, i nagle zostaje godzina, żeby wszystko pozamykać, i okazuje się, że e, trzeba wszystko opowiedzieć w 10 minut, bo inaczej zabraknie czasu, więc mm -hmm. mo mo może, mm -hmm. może to jest kwestia tego. Ale dobra, słuchajcie, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. E, fajnie było gdzieś też e, zestawić swoje przemyślenia z Waszymi przemyśleniami i cieszę się, że. Że y, też na bieżąco byliście ze mną, jeżeli chodzi o oglądanie Watchmenów, bo to na pewno fajnie, kiedy taką historię przeżywa się wspólnie. Także mam nadzieję, że przy okazji jakiegoś kolejnego, ciekawszego serialu, też myślę, że będziemy kombinować. No, mamy też kolejne plany, jeżeli chodzi o YouTube'a, także. Ale to już w następnych tygodniach, nie? Jeśli mogę wtrącić to jeszcze. Y, hmm. na, na A takie na piękne zakończenie widnienem. było, no. Tak, przepraszam, ale teraz będzie jeszcze piękniejsze bo będzie Sorrentino i dryfujący w przestrzeni nowy papież nie tak, na razie nic nie mówimy będziemy się bawić w... oczywiście, ja się nie odzywam ja tylko mówię, że możemy się razem bawić tak, tak, zobaczymy nie, nie wiem czy tak. papież jest akurat takim serialem ale, ale zobaczymy na pewno też na pewno powiem tak, na pewno wiele osób będzie rozmawiało na temat tego serialu i kończymy ten wątek E, więc, e, więc dobra. Także bardzo Wam dziękuję. Bardzo też dziękuję naszym słuchaczom, że byli przez te wszystkie 9 odcinków, plus wprowadzenie. Mam nadzieję, że e, dalej będziecie z nami. Także dzisiaj mówili dla Was Martin Reszkie. Dobry wieczór. Dobranoc. Szymon Pietrzak. Dziękuję. Do usłyszenia. I Marcin Kempisty, filmawka.pl, złodzieje rowerów. Dzięki i do usłyszenia. Czenia. Czenia. Czenia.